Dziś opowiem, jak ja kupowałem skrzynię biegów do samochodu Seat Toledo 2. To jest właśnie stara skrzynia. Ona tu gdzieś miała uszkodzenie. Nie wiem gdzie w tej chwili. Po prostu wyciekał olej i co 1000 km no, trzeba było tam setkę, półtorej wlewać oleju. Nie wlewało się za dużo, bo i tak wychlopywało. Skrzynia chodziła dość głośno i no, trzeba było w końcu kupić. Jak znaleźć w ogóle taką skrzynię? Ja jestem w ogóle w tym temacie, jak to się mówi, laik. I myślę, że czasami laik lepiej wytłumaczy, nie obrażają fachowców, niż fachowiec by doradził. Ja szukałem w ten sposób. Wiedziałem, jaki mam typ silnika. Na przykład mój typ silnika w Seacie Toledo to jest ASV. No i później włączyłem sobie internet. Oczywiście podstawowe to jest Allegro. No i wpisywałem silnik, skrzynia ASV. No i znalazłem chyba takich kilka skrzyni. Jedna tam była za 300 zł, za 400, za 1500. No i wybrałem tą opcję za 400 zł. Była to skrzynia od Volkswagena 4. No przyjechała do mnie na padce, na palecie. Wszystko ładnie, pięknie. No i później zaniosłem do mechanika. Mechanik wymienił. No i w samochodzie przejechała ponad 80 tysięcy i nie było ani razu dolewane do niej oleju, także było w bardzo dobrym stanie i cichutka. Tu już jak jesteśmy teraz, to pokażę tak jak to, jak to się tutaj te biegi, to się odbywa przyłączanie po środku. Jas, dwa, później jeszcze raz, raz, za daleko chyba, tutaj niżej, raz, dwa. Tam jest już na samym końcu, to jest o wsteczny. To było do siebie i przełączenie. Tutaj zostały jeszcze, przy tej skrzyni zostały jakieś czujniki. Także skrzynia już jest praktycznie w tej chwili, no jakby powiedzieć, można ją oddać na złom. Ale jeszcze szkoda, tu jest jeszcze jakiś drugi czujnik, nie znam się na tym. Idąc od tej strony patrząc, tu jest połączenie skrzyni biegów z silnikiem napędowym poprzez sprzęgło. Tutaj wychodzą dwie półosie napędowe na przednie koła. No jeszcze to z tamtej strony coś jest, ale zaraz zobaczymy. No tutaj to jest tylko taki dekielek. Tutaj jest zamontowany z tej strony rozrusznik. No, tu na dwie śruby praktycznie. No ta trzecia też chyba coś tam trzyma. Pewnie on jest tak wysubiony. Tu jeszcze jest czujnik. Jak jest na przykład czujnik, prawdopodobnie, tak się domyślam w tej chwili, od wstecznego biegu. Jak wciśnie się do końca, tam jakiś wodzik czy coś przełącza. I wtedy się włącza wsteczny bieg. No to tyle. Właśnie najważniejsze to, żeby wiedzieć, jaki mamy oznaczenie silnika i wtedy sobie szukać w internecie skrzyni biegów. Także nie trzeba wydawać zaraz od razu parę tysięcy. Skrzynia biegu z wymianą kosztowała mnie 700 zł. Także czasami troszkę szczęścia w nieszczęściu można mieć. Ja kupiłem ten samochód z uszkodzoną po prostu skrzynią. Ktoś mnie oszukał. Dziękuję.